Proste chodniki, oświetlenie, niska zieleń, o to apelowali mieszkańcy i to ma być wykonane w ramach remontu. Ulica Zachodnia ma być cały czas drożna. Prosimy serdecznie o zachowanie tej szczególnej ostrożności. W sytuacji, kiedy będziemy wchodzić w obszar samego skrzyżowania, będziemy go wyłączać w godzinach popołudniowych od piątku do niedzieli. Prace związane z wymianą chodników spowodują zwężenie jezdni. Do tego dojdą trzy zamknięcia całego skrzyżowania. Te zamknięcia będą tylko i wyłącznie realizowane w weekendy, w trzy weekendy sierpnia. Również z wyłączeniem ruchu tramwajowego, po to, żeby wykonać część tych prac w taki sposób, żeby wykonawca miał większy front robót, dlatego robimy to tylko w weekendy. Od strony północnej skrzyżowania, czyli między parkiem a pałacem, powstanie nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym. No i tutaj nie przewidziano drogi dla rowerów wzdłuż Pałacu Poznańskiego, wiedząc na etapie projektowania, że tu ten przejazd powstanie. On miał łączyć drogę dla rowerów, która jest budowana, z drogą dla rowerów, która ma zostać wybudowana w przyszłości, czyli wzdłuż ulicy Północnej i Ogrodowej, aż w kierunku Lumowa i Dołów. Nie wiadomo na razie jest, jak rowerzysta jadący ulicą Ogrodową od ulicy Gdańskiej będzie miał dostać się na nowy przejazd rowerowy, nie łamiąc przepisów, czyli nie jadąc chodnikiem. Mam takich fanów wiernych, że oni mnie